Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta. Chciałbym przedstawić moich gości. Pan Tomasz Kęcerski, członek zarządu firmy CKM Technologie. Pan Marek Trzciński, prezes Budwar Centrum. Dzisiaj, dosłownie pół godziny temu, z panem Tomaszem Kęcerskim podpisaliśmy akt notarialny, w którym miasto Zduńska Wola sprzedało swoją własność położoną na terenach łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przypomnijmy, że to jest blisko 3 hektary terenów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są zdefiniowane jako tereny przemysłowe, inwestycyjne. Bardzo cieszę się, pani dyrektor, dzisiaj uśmiechnięta, powiedziała, że jeszcze nigdy nie pamięta takiej chwili, że na koncie wpływów Biura Gospodarki Nieruchomościami, a tak naprawdę w funduszach miasta pojawia się znacząca kwota, blisko 1 600 000 złotych, która została wpłacona przez firmę CKM Technologie. Niezmiernie cieszy mnie również obecność pana prezesa Marka Trzcińskiego, prezesa Budwar Centrum, firmy działającej bardzo aktywnie na terenie miasta Zduńska Wola, który też jest żywo zainteresowany tą branżą reprezentowaną przez firmę CKM Technologie. Pragnę zapewnić państwa, że jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z prezesami łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej po to, żeby cały teren zlokalizowany w okolicach inwestycyjnych łódzkiej specjalnej strefy, w okolicach ulicy Lipowej, Moniuszki, Kanałowej, dobrze skomunikować, bo to był warunek jakby przedłożony na wstępie podczas lokalizacji wizji takiej lokalnej przeprowadzonej w ubiegłym roku z udziałem zastępcy prezesa pana Pyki, który wraz z pracownikami strefy sugerował, że musimy uatrakcyjnić ofertę przede wszystkim poprzez opracowanie dokumentacji na skomunikowanie. Mamy również zapewnienia ze strony łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, że zabezpieczy w przyszłorocznym budżecie środki na pomoc dla miasta Zduńska Wola, żebyśmy bardzo szybko zbudowali w tym rejonie otwarcie tych terenów tak naprawdę, bo dzisiaj dojazd do tych terenów jest niezmiernie utrudniony. Niemałym aspektem społecznym jest również dobre skomunikowanie mieszkańców ulicy Lipowej, która no, jest w fatalnym stanie technicznym. Mamy zamiar na tym terenie w bardzo krótkim okresie czasu zbudować zakład produkcyjny. Spółka w ostatnich dniach zeszłego roku uzyskała pozwolenie na działalność łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej, no i zgodnie z tym pozwoleniem będziemy w najbliższym czasie postępować. Tomasz Słoneński, tygodnik 7 dni. Mówi pan w najbliższym czasie. Czy mówimy jeszcze o wiośnie tego roku, czy późniejsze terminy? Oczywiście formalne procedury chcielibyśmy rozpocząć jak najszybciej, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszystkie kwestie projektowe mamy w zasadzie już dopracowane. Natomiast kiedy faktycznie rozpocznie się proces inwestycyjny, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Trochę warunki atmosferyczne nam komplikują życie, bo nie wiem, czy zima się dopiero zacznie, czy też nie. Natomiast zdecydowanie rok 2012 to jest jakiś nasz cel, który sobie w chwili obecnej stawiamy. Czyli rozumiem, w 2012 ta fabryka już stanie, tak? Powinna, tak. Tak jest zamierzenie. Wiktor Sanacki, Nasze Radio. Czy już wiadomo, ile miejsc pracy stworzycie swoim zakładem na terenie tutaj Zduńskiej Woli? Zakład będzie budowany, jak Państwo wiecie, od podstaw. Taka deklaracja została złożona w dokumentacji strefowej. Wstępnie zadeklarowaliśmy 25 miejsc pracy, natomiast nie jest to oczywiście
Nie jest to oczywiście liczba ostateczna, no bo to okaże się już po wybudowaniu zakładu i zobaczymy, jakie będą potrzeby. Także jest to jakaś wstępna deklaracja. Sławek Cybulski, Telewizja Centrum. Pojawiły się informacje, że Państwo moglibyście, powiedzmy, w przyszłości poszerzyć swoją działalność i kupić kolejne obszary tej strefy, czy to jest możliwe? Początkowo ta inwestycja miała być realizowana w innym mieście, na terenie województwa łódzkiego, ale z uwagi na zaangażowanie i miasta, i pana prezesa Trzcińskiego zdecydowaliśmy się na lokalizację inwestycji tutaj. Mamy nadzieję, że ta nasza inwestycja będzie jakimś otwarciem tych terenów inwestycyjnych i oczywiście chcielibyśmy się tak rozwijać, żeby w przyszłości budować czy dobudowywać kolejne hale i poszerzać naszą działalność. Natomiast w tej chwili my takich podjętych decyzji nie mamy. Wspomniana tu jest rola pana Trzcińskiego. Nie wiem właśnie, czy to jest do pana Trzcińskiego pytanie, czy do pana Kancelskiego. Na czym polega właśnie rola pana Trzcińskiego w samym tym przedsięwzięciu? Czy można by wyjawić? Nie będzie na razie na to odpowiedzieć. Nie robię tajemnicy z tego, że jestem zaangażowany biznesowo w ten projekt. Pewnie też i to jest właśnie przyczyną tego, że fabryka powstanie w Zduńskiej Woli. Z tych też powodów siedziba firmy w najbliższych dniach zostanie przeniesiona do Zduńskiej Woli. Tutaj będą odprowadzane podatki, bo i stąd będą zatrudnieni ludzie. Nie wiem, czy to jest pełna odpowiedź wystarczająca, mam nadzieję, że tak. Czy jest pan udziałowcem w firmie sektorowej? Zadbałem o to, żeby inwestycja odbyła się właśnie w Zduńskiej Woli. Mój głos miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Chcę powiedzieć, że to jest w ostatnich latach zdecydowanie największa inwestycja przemysłowa w tym regionie. Ale co to znaczy, że pana głos miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji? W jakim charakterze? Czy deklarował pan duży odbiór produktów? Tak jak powiedziałem, jestem zaangażowany biznesowo w to przedsięwzięcie i oczywiście uczestniczę w związku z tym w podejmowaniu decyzji i stąd taki rezultat, czyli plan budowy, szybkiej budowy na terenie miasta. Ja chciałbym przypomnieć, że to jest naprawdę ogromna wartość, niezależnie od osób zaangażowanych. Miasto zyskuje środki w niemałej kwocie, 1 600 000 już na początku roku ze sprzedaży majątku po bardzo dobrej cenie. Tutaj chciałbym też to istotnie podkreślić. Miasto zyskuje ożywienie terenów inwestycyjnych, które przez wiele lat były zaniedbane, porastały chaszczami i są tam tak naprawdę zdegradowane obiekty poprzemysłowe i naprawdę to jest wielki, wielki walor, wielki dzień dla terenów inwestycyjnych miasta Zduńska Wola o wręcz historycznym znaczeniu, że poważna firma angażuje bardzo poważne środki po to, żeby działać na terenach zdefiniowanych przez miasto Zduńska Wola jako tereny przemysłowe. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Markowi Trzcińskiemu, zduńskowolaninowi, po pierwsze, po drugie prezesowi, po trzecie byłemu senatorowi, że to właśnie jego również osobiste zaangażowanie skierowane pod adresem firmy CKM Technologie spowodowały, że ta inwestycja nie powstanie w Kutnie, ale powstanie w Zduńskiej Woli. Ja chcę powiedzieć, że ta fabryka będzie niezwykle nowoczesna, bardzo zautomatyzowana. Inwestycja jest podejmowana w okresie bardzo trudnym dla gospodarki, właściwie wtedy, kiedy inwestycje są zatrzymywane. Fabryka zostanie wybudowana od podstaw, więc przedsięwzięcie jest bardzo precyzyjnie zaplanowane i jednocześnie realizowane w okresie, kiedy jest bardzo trudno prognozować, co będzie się działo w gospodarce za 3 miesiące. I z tych powodów, ale również dlatego, że fabryka
powinna oczywiście jak najszybciej pracować. Realizacja inwestycji będzie przeprowadzona, jeśli nie będzie niespodziewanych trudności, które mogą się zawsze pojawić, w bardzo szybkim tempie. Inwestycja jest duża, można powiedzieć, że wielka, jak tutaj na warunki średniego miasta. I dzisiaj można zapewnić, że tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że nie będzie żadnych niespodzianek, zakończy się ona jeszcze w tym roku. Państwo pytaliście o ilość osób, jakie tam znajdą zatrudnienie. Deklaracja ze strony inwestora jest bardzo ostrożna. Ostrożna z uwagi na otoczenie, w którym w tej chwili jest gospodarka. Firma ta jednak ze względu na technologię, której właściwie nigdy jeszcze do tej pory nie stosuje, ma bardzo duże szanse szybkiego wzrostu, a wraz z tym wzrostem również będą tworzone miejsca pracy, których było jak najwięcej, ale dzisiaj trudno jest deklarować, obiecywać, bo ten czas nie sprzyja takim deklaracjom. Są podstawy, żeby być optymistą w tym względzie, że na kolejnego inwestora nie będziemy musieli czekać kilkanaście lat. Doświadczenia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pokazują, że jeżeli pojawia się pierwszy inwestor, który skutecznie przeciera szlaki i uwiarygadnia również samorząd, który stwarza ofertę i szybko, bez przeszkód uzyskuje stosowne dokumenty pozwalające na budowę, wskazują, że to jest właśnie takie pierwsze zielone światło, które zachęca innych, że skoro ktoś odważy się wydać w tej części miasta blisko 25 milionów złotych, to znaczy, że przemyślał, to znaczy, że tam jest sprzyjający klimat, to znaczy, że skalkulował również ryzyko i że widzi szansę biznesową. To znaczy, że uwiarygodnienie tego miejsca na mapie biznesowej województwa łódzkiego jest niezmiernie istotne i każde następne działanie będzie jakby wzmocnione tym doświadczeniem pozyskania pierwszego bardzo poważnego inwestora w tej części województwa łódzkiego. Akt notarialny, 1 600 000 blisko. Nieruchomość, może tak, proszę.